Telewizja w Polsce.pl to gorące pytania. Edyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. Jak się państwo mogą domyślić, będziemy rozmawiać o polsko-białoruskiej granicy, o sytuacji ta bardzo poważna, ale jak się okazuje, miliony dolarów mógł zarobić Aleksander Łukaszenka na migrantach, na szlaku migracyjnym, na całym procederze. O szczegóły będziemy pytali Stanisława Żaryna, naszego gościa, rzecznika ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Skąd wiemy, że to są miliony dolarów? No suma jest porażająca. Mówił pan już o tym, panie rzeczniku, że najprawdopodobniej cały proceder no, kosztuje bardzo wiele migrantów, to po pierwsze, no a te pieniądze trafiają w ręce zbrodniczego reżimu Łukaszenki. W jaki sposób? To jest prosta matematyka. Wiemy z informacji pozyskanych przez odpowiednie służby, ale również od samych migrantów, którzy do Polski trafiają, że ten szlak migracyjny organizowany przez Białoruś jest przez nich opłacany. Kwoty, o których wiemy, rozciągają się między 2 a 14 tysiącami dolarów. Od osoby taka suma jest wpłacana przez każdego migranta, który trafia na Białoruś i później jest wypychany na zachód, na teren Unii Europejskiej. Wiemy, że takich migrantów na Białoruś sprowadzono w ostatnich miesiącach 15 000. To jest ta grupa, która wciąż jest na terenie Białorusi. To wszystko wskazuje, że reżim Łukaszenki, ale również i inne podmioty, które biorą udział w sprowadzaniu migrantów, był w stanie zainkasować w sumie kilkadziesiąt milionów dolarów. Z naszych szacunków wynika, że duża część tego wpływu trafia do instytucji podległych bezpośrednio pod władze białoruskie. To jest sposób również na to, by finansować te instytucje i te podmioty, które są wprost zaangażowane w utrzymywanie tego szlaku migracyjnego. Czyli instytucje państwowe w Białorusi biorą udział w tym procederze, bo wcześniej mówiliśmy, to uściślimy, też słyszeliśmy ze strony właśnie służb specjalnych, że są to wyspecjalizowane biura podróży, mówiąc w cudzysłowie, które zajmują się właśnie całym procederem przerzucania migrantów pod białoruską granicę. Miało to wyglądać w ten sposób, że do Mińska, ale także z Moskwy, bo albo bezpośrednio właśnie z Iraku czy z Turcji przylatują samoloty do Mińska, albo przez Moskwę ci migranci są kierowani potem autobusami pod granicę, no i przerzucani przez ten pas graniczny, często teren dziki, leśny, choć tam, jak wiemy, ma powstać no, urządzenie graniczne już bardzo mocno utrudniające nielegalne przekroczenie granicy, ale niektórym się to w dalszym ciągu udaje. Ci ludzie są w taki sposób kierowani. Gdzie tutaj jest udział tych instytucji państwowych? Jaka rola także, bo o tym mówił Mariusz Kamiński w wywiadzie dla Tygodnika Sieci, samego Łukaszenki w procederze, bo wiemy, że ten zdejmuje jakby wymóg posiadania wizy, by wjechać na teren Białorusi z kolejnych krajów. Ta cała machineria stworzona po to, by destabilizować polską granicę, jest procederem w pełni kontrolowanym przez instytucje państwowe Białorusi. To są biura podróży, pani redaktor wspomniała, ale musimy mieć świadomość, że to są firmy państwowe pod kontrolą reżimu Łukaszenki. Migranci są kwaterowani w pierwszych dniach również w hotelach, między innymi w Mińsku, hotelach państwowych, bo tam wszystko jest pod kontrolą państwa. Ci migranci również są dostarczani na teren przygraniczny przy pomocy pograniczników białoruskich, a więc znowu instytucji państwowej. Cały szlak migracyjny jest kontrolowany przez państwo Łukaszenki, jest kontrolowany przez administrację prezydencką i ten cały ruch migrantów się odbywa również na zasadach oficjalnych, na zasadach związanych z procesem uzyskiwania pobytu, zgody na pobyt na Białorusi. MSZ białoruski wydaje wizy tym osobom, które na Białoruś trafiają. To wszystko pokazuje, że ten szlak migracyjny jest kontrolowany i prowadzony przez instytucje państwowe.
i to również te instytucje państwowe czerpią zyski z migrantów. Takie informacje pozyskują agendy polskiego państwa, które monitorują ten szlak migracyjny. A zwrócę tylko uwagę na dwa podmioty, które w tej drodze uczestniczą. Są linie lotnicze Bielawia i to jest lotnisko w Mińsku, czyli te dwa podmioty, które doznały daleko idących uszczupleń finansowych zgodnie z decyzjami podjętymi na szczeblu unijnym. Pamiętajmy, że linie lotnicze Bielawia zostały ukarane, czy nałożono na nie sankcje w postaci zakazu lotów na terytorium Unii Europejskiej. To spowodowało, że one znalazły się na skraju bankructwa, a teraz dzięki temu szlakowi migracyjnemu mogą sobie odkuć sytuację finansową i poprawić sytuację finansową, bowiem Łukaszenka, zorganizując ten szlak, zapewni między innymi im, tym liniom, ogromne wpływy. Jaka jest recepta na ten kryzys? Bo słyszymy właśnie o kolejnych szlakach, o otwieraniu kolejnych możliwości, mówię tu o znoszeniu wiz na Białoruś, w związku z czym, no także obserwując statystyki, tych naporów pod polską granicę będzie jeszcze więcej. W jaki sposób działać? No wiemy także choćby o Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, które wysyłało SMS-y osobom przebywającym na pogranicznym terytorium, o tym, że Łukaszenka okłamuje tych ludzi. Czy to wystarczy? W jaki sposób działać? Co mogą zrobić też tutaj służby? To jedno, prawda? No bo to już jest działanie bezpośrednie doraźne, ale także polityczne działania. Polskie państwo przede wszystkim stoi na stanowisku, że musimy pokazać Łukaszence i musimy zatrzymać ten szlak migracyjny do Polski. Dlatego decyzja o szybkim wzmocnieniu granicy polsko-białoruskiej, decyzja o budowie zapory, którą kończy w tej chwili Wojsko Polskie. Pani redaktor wspomniała o nowym projekcie budowy jeszcze nowocześniejszych zabezpieczeń polskiej granicy. My to wszystko robimy po to, żeby Łukaszenka zrozumiał, że nie ma zgody na to, żeby stworzyć przez Polskę szlak migracyjny na zachód do Niemiec czy do dalszych krajów Unii Europejskiej. To się udaje, bowiem skala zatrzymań migrantów na granicy, które codziennie prowadzą te działania funkcjonariusze Straży Granicznej i Wojska Polskiego, nasi żołnierze zatrzymują tych nielegalnych migrantów na stronie białoruskiej, a wszystko po to, żeby pokazać Łukaszence, że on za chwilę sam będzie miał problemy społeczne z ludźmi, których sprowadził w zbyt dużej liczbie. Wiemy, że mieszkańcy Białorusi już zauważają dużą liczbę obcokrajowców na swoim terytorium. Spodziewamy się, że utwardzając stanowisko, jeżeli chodzi o zabezpieczenie polskiej granicy, pokażemy Łukaszence, że on musi zrezygnować z tego szlaku migracyjnego, bo za chwilę sam będzie miał na Białorusi poważne problemy. Z drugiej strony oczywiście muszą być podejmowane i są podejmowane działania otwierające oczy tym migrantom w krajach, z których oni wyruszają. Tam jest kierowana kampania informacyjna pokazująca, że Białorusini ich okłamują, tych ludzi, mamiąc ich wizją łatwego przejścia z Białorusi na teren Unii Europejskiej. Migranci często są oszukiwani wizją szybkiej, łatwej podróży do Niemiec z Białorusi. Informujemy te osoby, które potencjalnie mogą w ten szlak migracyjny wyruszyć, żeby nie dały się okłamywać Łukaszence i Białorusi, bo to nie jest prawdą, że z Białorusi można łatwo trafić na zachód. No, po drodze jest jeszcze Polska. No właśnie, gdyby te osoby chciały uzyskać azyl w Polsce, mają oczywiście, to trzeba podkreślić, prawo oficjalnie składać takie dokumenty w polskich konsulatach. Jest też możliwość złożenia takiego wniosku na przejściu granicznym. No ale mówimy tutaj o procedurach prawnych, których nie przestrzegają te osoby. Jak wiemy, mówi o tym Straż Graniczna choćby.
są nawet przebierani za funkcjonariuszy białoruskich, mają mundury białoruskiej Straży Granicznej. Do tego dochodzi jeszcze utrudniona sytuacja, utrudnione zachowanie ze strony Ukrainy, bo tam, no właśnie, takie niejasne zachowanie. Obywatel Ukrainy wczoraj zatrzymany wiózł 27 nielegalnych imigrantów z Iraku. W jaki sposób bronić się z kolei przed tym, czy jest rozważane takie ryzyko, że skoro my wybudujemy jako Polska mur na granicy z Białorusią, sprawa przeniesie się niżej, na Ukrainę? Analizujemy wszystkie możliwe scenariusze tych działań, które mogą być podejmowane przez stronę białoruską. Polska jest w stałym kontakcie ze stroną ukraińską. Wydaje się, że gdy tylko ten szlak białoruski zostałby przekierowany na stronę ukraińską, bylibyśmy o tym natychmiast poinformowani i na pewno podejmiemy wspólne decyzje, żeby ten szlak również natychmiast zamknąć i wyciszać. To, co chciałbym powiedzieć, odnosząc się do pierwszej części pani pytania, to rzeczywiście Polska, tu warto przywołać chociażby statystyki Eurostatu, od kilku lat jest wskazywana jako ten kraj, który bardzo chętnie przyjmuje legalnych migrantów na nasze terytorium. Jesteśmy krajem, w którym cudzoziemcy są obecni, w którym zgodnie z procedurami są przyjmowani przez nasz kraj i wtapiają się w nasze społeczeństwo. Natomiast my to musimy robić zgodnie z procedurami, zgodnie z wymaganiami prawnymi i musimy robić to w sposób odpowiedzialny. Zgoda na szlak nielegalnej migracji jest tym, na co nie możemy sobie pozwolić. Musimy jasno i twardo stawiać sprawę ochrony granicy Polski. Przypomnę, że również jest to granica Unii Europejskiej, choć ma to mniejsze znaczenie dla kwestii obrony granicy, bowiem przede wszystkim rząd polski musi patrzeć na polskie interesy i na bezpieczeństwo naszego kraju. I dlatego musimy stawiać sprawę bardzo jasno. Nie ma i nie może być zgody na destabilizowanie Polski szlakiem migracyjnym, który nielegalnie organizuje państwo sąsiadujące z Unią Europejską. Proszę nam jeszcze powiedzieć o statystykach, ale także no, za każdą liczbą stoi człowiek i ostatnio taka informacja o migrantce w ciąży, między innymi, która znalazła się na granicy polsko-białoruskiej, bo tych prób przekroczenia nielegalnie granicy polsko-białoruskiej, granicy z Polską, jest coraz więcej. Na początku mówiliśmy o tym także w naszej telewizji w Polsce.pl, o tym, że skala procederu jest większa na Litwie, to się zmieniło. Dlaczego? Trudno powiedzieć, ten szlak migracyjny jest w pełni kontrolowany przez Łukaszenkę. Z jakiegoś powodu on uznał, że w tej chwili będzie kierował znacznie więcej osób na granicę z Polską. Rzeczywiście ostatnie dni to kilkaset prób nielegalnego przejścia przez granicę z Polską. To również coraz agresywniejsze zachowania strony białoruskiej. W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z kolejnymi próbami grupowego, siłowego wtargnięcia na teren Polski. Te 70 osób próbowało jednocześnie przekroczyć granicę. Tak jest. Największą taką grupą była grupa 130-osobowa. Trzeba mieć świadomość, że te grupy są zbierane przez funkcjonariuszy białoruskich pograniczników. To są grupy, które nie tworzą się samoistnie, są tworzone przez białoruskich funkcjonariuszy po to, żeby jeszcze łatwiej w ich ocenie przekraczać granicę z Polską. Na szczęście jesteśmy przygotowani na tego typu wtargnięcia siłowe i do tej pory udało się takie grupowe, masowe wejścia na teren Polski udaremniać, ale musimy mieć świadomość, że zarówno takie próby będą coraz częstsze, jak również próby cynicznego wykorzystywania osób, które działają na świadomość społeczną, działają na emocje społeczne. Pani wspomniała o wykorzystaniu kobiety w ciąży, ale wiemy też, że są kierowane na naszą granicę rodziny z małymi dziećmi. To wszystko jest prowadzone również w kontekście pewnej wojny informacyjnej, wojny psychologicznej z polską stroną, z polską opinią publiczną, po to, żeby wymuszać emocjami, szantażem emocjonalnym zgodę na to, żeby tych ludzi
masowo wpuszczać do Polski. Musimy mieć świadomość, że poza tym warstwą fizycznej agresji na naszą granicę mamy do czynienia również z grą psychologiczną, z walką informacyjną po to, żeby wywierać presję na Polsce i na Polakach. Te słowa Stanisława Żaryna, rzecznika ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w programie. Dobrego dnia, dużo zdrowia życzymy oczywiście niezmiennie naszym widzom także. Za chwilę wracamy, za chwilę kolejny punkt naszego programu.